Siemano wszystkim, dzisiaj jailbreak za pomocą Redstone 096 Beta 4 dla wszystkich urządzeń, ale jest jedno ale: dla iPhone'a 3G, już Wam pokazuję na ich stronie dev teamu, twórców Redstone'a, jest napisane, że dla iPhone'a 3G, 3GS, nie MC model, iPoda, nie MC model drugiej generacji, ten jailbreak będzie działał bez żadnych problemów. Jest problem za to dla iPhone'a 4, widzicie, dla iPhone'a 3GS MC model, dla iPoda Touch MC model. Co to za problem, to wyjaśnię podczas filmu. Więc wybieramy nasze oprogramowanie, pokażę Wam ten jailbreak na iPhone'ie 4 i od razu co za problem z tym jest. Zaznaczamy oprogramowanie. Oprogramowanie zgodne. I teraz dla iPhone'a 4 mamy do wyboru Install Cydię, Install Custom Bundle, żeby just bought Tethered right now, lub że wprowadzić w DFU Pwnage. Więc zabramy, wybieramy dla iPhone'a 4 Install Cydię i dla całych pozostałych modeli tak samo, tylko później Wam wytłumaczę, dlaczego jest problem. Więc klikamy Next i teraz wprowadzamy stan DFU, czyli przycisk Home i przycisk wyłączenia. 10 sekund. Puszczamy przycisk wyłączenia, sam przycisk Home przez 15 sekund. Jak widzicie, wykorzystuję Glimmer Rain w Redstone. Więc ci, co mają, tym, którym nie zależy na ściągnięciu Simlocka, mogą przejść na 4.2 i zrobić jailbreak za pomocą Redstone'a. Ale tylko zalecam zrobienie tego dla iPhone'a 3G, 3GS, nie MC model i iPod Touch, czy jak tam się wymawia, dla też nie MC model. Dla tych działa bez problemu. Dla iPhone'a 4, dla iPoda 4, iPhone'a 3GS, MC model, iPod Touch drugiej generacji, MC model, nie jest problem, że za każdym razem jak wyłączycie telefon, będziecie musieli włączyć Redstone'a na nowo i zrobić jedną czynność. Zaraz Wam pokażę, niech mi skończy robić jailbreak. Na tą chwilę moja Cydia nie będzie działać po tym jailbreak na iPhone'ie 4, iPodzie Touch 4, tam Touch, jak tam się wymawia, na iPodzie drugiej generacji i iPhone'ie 3GS, MC model. Ci, co mają 3G, mogą robić, wszystko będzie działać, żeby zaraz nie było miliona pytań. Widzicie, mój Redstone już skończył, więc go zamknę i włączę na nowo. Pokażę Wam wtedy, jak uruchomić Cydię. To jest jailbreak dla oprogramowania 4.2.
Widzicie, dzierżby skończył mi się robić. Moja ikona Cydii teraz będzie biała. Nie będę mógł wejść do niej. Będzie po prostu mnie. Będzie po prostu wychodziło. Więc już sobie zaznaczę wrecną. Jeszcze raz oprogramowanie. Odblokuję i jak widzicie, mam Cydię. Tak jak mówiłem, ikona jest biała. Po naciśnięciu po prostu nie działa. Tylko nie działa dla iPhone'a 4, iPoda Touch 4. Więc teraz włączamy na nowo Recną. Zaznaczamy nasze oprogramowanie, jak to wcześniej zrobiłem. Klikamy Next. Czyli ten jailbreak jest dla uwięzi, czyli za każdym razem po wyłączeniu, po rozładowaniu telefonu, po zainstalowaniu czegoś z Cydii, co będzie wymagało wyłączenia i włączenia telefonu, nie restartu, tylko wyłączenia i włączenia, będziemy musieli włączyć Recnowa na tą chwilę, żeby z powrotem nam Cydia działała. I teraz wybieramy trzecią opcję, czyli Just bought the turret right now. Chyba dobrze to wszystko powiedziałem po angielsku. Jak nie, to pewnie w komentarzach któryś się znajdzie i będzie mnie poprawiał. Więc teraz klikamy Next i tak samo wprowadzamy w stan DFU. I po tym. Czynność i po tej czynności nasz ikona CD wróci i będziemy mogli wejść do CD, ją zaktualizować, po zainstalować co chcemy. Więc ci, co mają iPhone'a 3G, 3GS, nie MC model, iPod Touch, czy jak tam się wymawia, też nie MC model, mogą zrobić sobie jailbreak bez problemu. Będzie im wszystko bez problemu działało. Dla tych, co mają nowsze urządzenia, mogą zrobić tym sposobem lub poczekać na uaktualnienie może Green Poison lub Limerain lub ktoś wymyśli jakiś dodatek do Recnoa i będzie nam to działało bez problemu. Widzicie, telefon już się łączył i ikona Cydii normalnie nam powróciła. Nie jest już biała, tylko ma normalną ikonę. Wchodzimy. Połączę się z moim Wi-Fi jeszcze, żeby szybciej to było. Wiadomo, przy pierwszym włączeniu ona sama się wyłączy. Widzicie nowe menu startowe. Jak widzieliście, przed chwilą był ananas, gdy się telefon restartował, czyli znaczy, że jest cały czas w tym stanie tethered. Dopóki nie wyłączycie telefonu lub wam się nie rozładuje, będziecie zawsze mieli przy restarcie ananasa. Gdy wam się rozładuje lub wyłączycie, będziecie mieli wtedy jabłko. I teraz mamy do wyboru następne nowe menu, kim jesteśmy. Zazwyczaj naciskam User i prawy górny róg Done. I teraz nam się CD aktualizuje. Więc to jest jedyna wada tego jailbreak dla iPhone'a 4, iPod Touch 4, czy tam iPod Touch 4, iPhone'a 3GS, MC model, iPoda drugiej generacji, też MC model, iPhone 3G, 3GS i iPod Touch, nie MC model, można robić bez problemu. Więc to by było na tyle w tym filmie. Pozdro.